Anagdańsk.pl, kolejny niezwykle ciekawy temat związany z historią, ale i teraźniejszością Gdańska. Dzisiaj porozmawiamy o Górze Gradowej, o historii Góry Gradowej, a okazją do tej rozmowy będzie książka, która właśnie ukazuje się. No właśnie, będzie pewnie ciężko ją dostać realnie, chociaż będzie można ją zamówić drogą wysyłkową. Książka Góra Gradowa, krótka historia. Nie całkiem krótka, bo historia jest tej góry niezwykła. Będziemy rozmawiali na ten temat z autorem książki, doktorem Janem Danilukiem. Witam, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I będziemy rozmawiali, drugim naszym rozmówcą będzie Krzysztof Kucharski. To jest osoba też niezwykła i z osobą, i z miejscem, czyli z Górą Gradową, bardzo silnie związana. Krzysztof Kucharski jest pracownikiem Muzeum Gdańska, jest popularyzatorem historii i kultury, jest także szefem Stowarzyszenia Garnizon Gdańsk. Na pewno wielu z państwa zna to wspaniałe stowarzyszenie, które odtwarza militarne tradycje Gdańska, dawnego Gdańska. Robią zmiany warty, asystują przy różnych istotnych dla Gdańska uroczystościach. Będziemy mieli okazję na pewno w tej rozmowie chwilkę także o tym powiedzieć. Ale zanim zaczniemy od historii Góry Gradowej, chciałbym zapytać o rzecz, która się w jakiejś mierze z tą historią pewnie będzie też zazębiać. Chodzi mi o czas teraźniejszy. Dla wielu gdańszczan myślę, że ta góra dopiero zaczyna w tej chwili wychodzić z poziomu morza tak naprawdę. Wcześniej zarośnięta jakimiś krzakami, drzewami, no po prostu nie kojarzyła się z miejscem, z którego rozpościera się tak fascynujący widok, jaki się rozpościera. Jeżeli ktoś z naszych widzów jeszcze nie był na Górze Gradowej, czy nie odwiedził szeroko pojętych fortów, to jest niewybaczalny błąd. Musicie państwo to koniecznie zobaczyć, musicie się wskrabać na tą 46-metrową górę i zobaczyć, jak pięknie z tego miejsca Gdańsk wygląda. Są różne wzgórza, są miasta, które mają różne wzgórza. Przypomina mi się tutaj Alicante, z którego były loty z Gdańska, hiszpańskie Alicante, nad którym góruje właśnie też fort położony na górze, i to jest absolutny must see, to jest absolutne miejsce, do którego musi dotrzeć każdy turysta, żeby zobaczyć przepiękny widok na miasto. Moim zdaniem widok na Gdańsk z Góry Gradowej jest nie mniej piękny. I powiedzcie panowie, jak zrobić, co byśmy musieli zrobić, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby właśnie Góra Gradowa i te forty stały się właśnie takim miejscem, jak choćby to miejsce, o którym powiedziałem, Alicante, ale przecież wiele, wiele innych. Jak sądzicie panowie? To może ja zacznę. Panie redaktorze, pan bardzo celnie i szybko zwrócił uwagę na jedną z najbardziej fascynujących rzeczy, które wiążą się z historią i teraźniejszością Góry Gradowej, a więc to, że dopiero tak naprawdę od kilkunastu lat, no może 20, ale nie więcej naprawdę, ten teren powraca, jeszcze nie w pełni powrócił, ale powraca krok po kroku do pewnego takiego obrazu miasta, do świadomości gdańszczan, ale i turystów. To jest żmudna i rozpisana na wiele lat praca, która powoli się udaje. To jest zasługa głównie włodarza, więc ludzi, którzy pracują i kierują Hewelianum. Ale tak nie było i ci z państwa, którzy mają co najmniej 30 lat, myślę, pewnie pamiętają, powinni pewnie pamiętać, że Góra Gradowa, tereny nad dworcem PKS w Gdańsku, była taką czarną dziurą, taką troszeczkę miejską dżunglą, 22 hektarami praktycznie położonymi w środku miasta, zarośniętymi, pełnymi zieleni, skąd są piękne widoki, dzisiaj to wiemy,
No ale w latach 80. czy w latach 90. było tam po prostu najzwyczajniej w świecie strach przejść, no już nie mówię wieczorową porą, ale także w ciągu dnia. I jeżeli miałbym powiedzieć, co jest jedną z największych wartości dzisiaj tego terenu, to jest to, że udała się tam chyba jak rzadko kiedy w naszym mieście pełna rewitalizacja. To znaczy faktycznie ponowne wprowadzenie tam życia i uporządkowanie tego terenu, spowodowanie, że tam jest wiele w trakcie roku szkolnego, wiele grup dzieci, turystów i to się zmienia krok po kroku. Nie jest to łatwe, ale z drugiej strony mówimy o miejscu, które jak każdy turysta dzisiaj wysiada, no dzisiaj może nie, ale jak wysiada w Gdańsku, to wystarczy, żeby się obrócił do tyłu, prawda? Wysiada na dworcu głównym kolejowym czy w dworcu PKS. Przez wiele lat nikt się praktycznie nie obracał w tył i nie patrzył na to wzgórze, które no, dosłownie góruje, jak jedno z dwóch, nad centrum miasta. Dzisiaj się to zmienia, a co trzeba zrobić? Moim zdaniem konsekwentnie robić to, co robią dzisiejsi włodarze Góry Gradowej, a więc rozbudować ofertę edukacyjną, tworzyć nowe wystawy. I to się udaje, ale to nie jest kwestia roku czy dwóch i myślę, że nawet nie 10 czy 15. To trwa nadal. Panie Krzysztofie, a czy nie sądzi pan, że tutaj powiem coś niepopularnego, może część osób będzie miała do mnie o to pewien żal. Czy nie są problemem te drzewa, które tam są? Bo przecież historycznie rzecz biorąc, forty no nie mogły być zalesione, nie były zalesione, no bo forty musiały być odkryte, no bo inaczej nie mogłyby spełniać swojej roli. Czy tak naprawdę, no żeby te wzgórza mogły powrócić do miasta, czy one tak naprawdę nie powinny zostać ogolone? Bardzo dobre pytanie, z tym, że uważam, jako człowiek zajmujący się historią Gdańska militarną, faktycznie wolałbym, żeby fort wizualnie wyglądał tak jak jeszcze powiedzmy 200 lat temu, ale jako obecny mieszkaniec Gdańska muszę powiedzieć, że wtedy dużo by stracił. Tak naprawdę to jest to, o czym Jan przed chwilą wspomniał, życie na Fort Góry Gradowej powraca i powraca dynamicznie. Faktycznie, jeżeli w ciągu tygodnia, poza oczywiście epidemią, pójdziemy na Górę Gradową w pobliżu budynków Hewelianum, to możemy zobaczyć całe kolejki wycieczek szkolnych i turystów, którzy tam przychodzą. W tej chwili teren fortyfikacji Góry Gradowej jest naszym, takim naszym gdańskim Central Parkiem i to mi się wydaje, że Janek się ze mną zgodzi, jest bardzo dobre określenie. Taki może nie kwadrat, prostokąt jak w Nowym Jorku, ale bardziej trapez w centrum miasta, zieleni, do którego zaczynają przychodzić ludzie, żeby pospacerować, matki z dziećmi, żeby pobiegać, uprawiać sport, żeby po prostu się poopalać, bo tutaj będziemy dzisiaj rozmawiać tam o historii, o atrakcjach samego Hewelianu, ale proszę Państwa, to jest chyba najlepsze miejsce na opalanie w Gdańsku. Nie plaże, ale właśnie wysoko położone fortyfikacje, to dla osób, które za bardzo historią się nie interesują, dodatkowy element, który może zachęcić do wizyty na fortyfikacjach Góry Gradowej. I tutaj Janek może na to nie zwrócił uwagi, ale może tak. Panie Lechu, fort, nie forty. To jest to, o czym walczymy z Jankiem od lat. Przepraszam, tutaj słowa profana. Nie, dlatego tak żartuję, ale faktycznie jest to fort Góry Gradowej i fortyfikacje Góry Gradowej, ale to jest dosyć skomplikowane do objaśnienia. Myślę, Janku, że tu mógłbyś ty pomóc, żeby tłumaczyć, co jest fortyfikacjami Góry Gradowej, a co jest no właśnie, fort. Właśnie, może zacznijmy w takim razie tę naszą zasadniczą część rozmowy. Mówiliśmy o tym, jak mogłyby wyglądać forty, jak one wyglądają, fort, przepraszam, jeszcze raz, przepraszam, jak fort wygląda dzisiaj, to mniej więcej wiemy, a proszę powiedzcie, jak to wyglądało, czyli od czego się w ogóle zaczęło, skąd ten pomysł, żeby tam coś wybudować. No wydaje się, że pomysł oczywisty jest wzgórze, no to wiadomo, że z tego wzgórza będziemy, że to wzgórze można wykorzystać militarnie. Kiedy pojawiły się pierwsze pomysły i jak wygląda historia tego miejsca? W największym z możliwych telegraficznych skrótów. Pierwszy raz, kiedy to wzgórze, które faktycznie no, sąsiadowało z
organizmem miejskim. Zresztą na marginesie wiele na to wskazuje, że pierwszy gród gdański, to jest oczywiście hipoteza, ale ona zyskuje na prawdopodobieństwie w ostatnich latach, że ten gród gdański wspomniany w żywocie świętego Wojciecha autorstwa Jana Kanapariusza był prawdopodobnie właśnie w rejonie Góry Gradowej. Ale pomijając kwestię tej wczesnego średniowiecza, pierwszy raz, kiedy Góra Gradowa okazała się bardzo ważnym strategicznie miejscem i kluczowym dla losów Gdańska, podobnie jak Biskupia Górka, to jest XV wiek, kiedy husyci podeszli w rejzie pod Gdańsk. Tam mieli również i na Biskupii, i na Gradowej Górze się ustawić, teoretycznie zagrozić miastu. I to był pierwszy moment, kiedy władze gdańskie uświadomiły sobie, że te wzgórza, które były tutaj przecież od zawsze i były takim naturalnym sąsiadem, mogą stanowić niebezpieczeństwo. Po prostu wraże wojska, które by podchodziły pod Gdańsk, siłą rzeczy będą wykorzystały właśnie te dwa wzniesienia flankujące przecież od zachodu miasta. Tak było i w roku 1577, kiedy tutaj pojawiły się wojska królewskie Stefana Batorego. I tak naprawdę pierwsze fortyfikacje, takie już tutaj stałe, to jest w przededniu potopu szwedzkiego. 1655 rok, te wzgórza są fortyfikowane. Biskupia Górka nieco wcześniej, Góra Gradowa nieco później. I to właśnie od strony zachodniej tutaj skupiają się walki o Gdańsk zarówno podczas słynnego oblężenia w 1734 roku, kiedy Gdańsk broni króla polskiego Leszczyńskiego, i te dwa najsłynniejsze chyba z początku XIX wieku w 1807, 1813, 14. Przy czym to, co my dzisiaj widzimy, te ceglane zachowane budowle, układ bastionów, to jest tak naprawdę dzieło już pruskich architektów, przede wszystkim z drugiej połowy XIX wieku, kiedy ten fort został przebudowany i myślę, że szczęśliwie w dużej mierze przetrwał w takiej formie do dzisiaj, chociaż wojskowym terenem przestał być po I wojnie światowej. A jak w takim razie wyglądał przed tą przebudową dokonaną w połowie XIX wieku? Było to tak zwane dzieło rogowe. To dość specjalistyczny termin, ale w dużym uproszczeniu takim najważniejszym punktem obrony na stokach Góry Gradowej, bo ta Góra Gradowa była kiedyś o wiele większa, szersza niż dzisiaj tylko ten jeden punkt, który zdobi pomnik milenijny w postaci krzyża, to pewnie większość dalszych doskonale ten punkt orientacyjny kojarzy. Góra Gradowa była kiedyś o wiele szersza, większa. Na przykład dzisiejsza ulica Dąbrowskiego tylko ją przecinała. Nie wiem, cmentarz garnizonowy leżał tak naprawdę na stokach Góry Gradowej. Ale takim głównym punktem obrony było to tak zwane dzieło rogowe, czyli dwa półbastiony połączone kurtyną z rawelinem jeszcze. Taki właśnie jakby z lotu ptaka, powiedzmy, to wyglądało trochę jak rogi. Stąd ta nazwa, dzieło rogowe. I z niewielkimi zmianami, oczywiście modernizacjami, przebudowami, których już nie będę teraz przecież zanudzał słuchaczy czy widzów, to dzieło praktycznie przetrwało do przełomu lat 60. i 70. XIX wieku. Wtedy przebudowano w bardziej nowoczesną formę, na rys poligonalny, z tymi wszystkimi obiektami już przystosowanymi do nowego rodzaju artylerii, do nowego rodzaju prowadzenia wojen, nowej sztuki wojennej. I to w takim największym skrócie. Wyjątkiem tutaj jest okres napoleoński. Wtedy powstała jeden z najcenniejszych obiektów militarnych w ogóle w naszym regionie, a więc słynna Redita, tak zwana Redita napoleońska, potężna, skazamatowana bateria artyleryjska, którą szczęśliwie do dzisiaj możemy oglądać, chociaż jeszcze nie zwiedzać, bo ona też czeka jeszcze na... Ale które to jest miejsce? Która to jest ta Redita? Słynne kluby muzyczne, które były na Górze Gradowej, były dwa. Kaponiera, i to nie jest ten budynek, i Forty Gog, to w latach 90. czy na początku tego stulecia te kluby jeszcze funkcjonowały. To jest ten duży, potężny budynek. Jego tył widać z poziomu dworca PKS. On jest w kształcie, w cudzysłowie, takiego wielobocznej budowli, potężna. Ona jest jakby na skraju góry tego wzniesienia. Ona jest najlepiej widoczna, jak nie ma liści na drzewach, od strony PKS-u. To jest tak jakby ostatnia
ostatnio budowla od strony czoła wszystkich fortyfikacji. I ona do dzisiaj przetrwała szczęśliwie i czeka na adaptację, bo nie jest to ani tanie, ani łatwe, ale budynek na szczęście przetrwał. Ale powiedział pan słynna. Dlaczego ona jest słynna? Czy to jest jakaś budowla, która się czymś wyróżnia? Czy to jest jakiś obiekt inżynierski, inżynierii wojskowej, którym się można chwalić, który jest jakimś osiągnięciem? Zdecydowanie tak. Myślę, że obok samej twierdzy Wisłoujście jest to jeden z tych dwóch najcenniejszych obiektów architektury militarnej w naszym regionie, w Gdańsku na pewno. To zastosowano tam tak zwane kazamaty Haxo, genialnego inżyniera napoleońskiego znanego, który budował wiele obiektów militarnych. Nie wszystkie one przetrwały do dzisiejszych czasów. Ta bateria, ta redita przetrwała. Jest to po pierwsze świadek, bardzo konkretny dowód na obecność tutaj wojsk napoleońskich, tej myśli francuskiej inżynieryjnej z początku XIX wieku. No i obiekt posiadający podziemne chodniki, przejścia, klatki schodowe, który, no jeżeli chodzi o samą konstrukcję i świadectwo pewnej techniki militarnej tamtej epoki, no jest naprawdę, jest wymieniany w przewodnikach, podręcznikach na ten temat europejskich i to myślę, że warto podkreślać, bo jest to rzecz pod tym chociażby względem naprawdę wybitna. Kazamaty Haxo, powiedział pan, to Haxo to jest nazwisko, tak? I to jest rzeczywiście pewien znak jakości, tak rozumiem. Tak. Chociaż mówię, należy pamiętać, że teraz rozmawialiśmy dużo o historii. No, Hevelianum oferuje nie tylko historię, to znaczy nie chciałbym tutaj widzów zrażać tą całą terminologią forteczną, bo ona nie jest ani łatwa, ani rozpowszechniona. Natomiast to jest tylko jeden z walorów tego, co dzisiaj oferuje Góra Gradowa, więc zabytkowe, w dużej mierze odrestaurowane, świetnie zachowane i adaptowane na nowe cele obiekty historyczne z różnych epok, chociaż głównie XIX wieku. Ale to jest tylko jedna ze stron medalu, samych pozytywnych, jeżeli chodzi o to, co Hevelianum ma. I to też myślę, że zawsze warto podkreślać, że historia historią, ale to nie tylko i wyłącznie ciekawe dzieje i obiekty militarne. A kim był w takim razie rycerz Hagel, żeby się troszeczkę jednak cofnąć w czasie? Kim był rycerz Hagel, od którego imienia pochodzi niemiecka nazwa góry Hagelsberg? To znaczy, jeżeli można, Janku, mogę? Tak. Tak, tak, proszę bardzo. Legenda o Haglu tak naprawdę pierwsza raz została zapisana w XVI wieku. Czy jest starsza? Ciężko jest to udowodnić. Być może krążyła jako legenda wśród mieszkańców Gdańska. I do połowy XX wieku, można powiedzieć, ta legenda była też taką legendą założycielską miasta Gdańska. Trochę tak jak opowieść o Warcie i Sarwie w Warszawie, która tłumaczy nazwę miasta Warszawa. Tak samo legenda o Haglu tłumaczyła trochę postać nazwy Gdańska, albo bardziej niemieckiej wersji Danzig. Ale to się niewiele. Hagel i Danzig. Właśnie. Jest kilka wersji tej legendy. Ogólnie postaram się takim telegraficznym skrócie ją opowiedzieć. Na Górze Gradowej istniała warownia, prawdopodobnie drewniana, w której rządził zły władyka Hagel. Posiadał swoją zbrojną drużynę, która terroryzowała okolicznych mieszkańców. Hagel miał też pasierbicę o imieniu Raja, w której zakochał się pewien młodzian o imieniu Dan, prawdopodobnie rybak. Oczywiście Hagel nie chciał się zgodzić, żeby doszło do mezaliansu, żeby jego pasierbica ze zwykłym rybakiem wzięła ślub, zamieszkała razem. Tam doszło do konfliktu i Hagel ostatecznie został przez Dana i jego przyjaciół pokonany. Warownię zniszczono i Dan razem z Rają byli razem i założyli nowe miasto nazwane od jego imienia Danzig. To jest jeszcze jedna opcja. Po zniszczeniu warowni na Górze Gradowej okoliczni mieszkańcy tańczyli, po niemiecku tańczyć tanzen, Dan, mamy Danzig. Więc de facto każde gdańskie dziecko do połowy XX wieku tą legendę znało, a tak jak wcześniej było wspomniane, być może nawiązuje ona faktycznie do faktu lub właśnie tej hipotezy, iż pierwszy gród gdański znajdował się właśnie na Górze Gradowej, ale ten Hagel to raczej pochodzi od słowa Hagen, prawda, Janku?
Tak, bo pierwsze zapisy Góry Gradowej, jaką my znamy, one są z XIV-wiecznych dokumentów. Góra była zapisywana wtedy Hagensberg, czyli tak tłumacząc, zalesiona góra, czy zalesione wzgórze, leśne wzgórze. Dlaczego ta nazwa zamieniła się w Hagel? To są różne teorie, może i błąd skryby, może adaptacja do tej legendy, bo ten rycerz był nazywany Hagelem, czasem Hagenem. To wszystko, co się ze sobą wiąże, to myślę, że nie czas, żeby to wszystko szczegółowo tłumaczyć, te wszystkie hipotezy. Niemniej jednak myślę, że warto zapamiętać, że naprawdę na prawdopodobieństwo zyskuje hipoteza, że pierwszy gród, bo wiemy, że on nie był, ten gród gdański z X wieku nie jest, wiemy, że już na pewno nie był na terenie dzisiejszego Zamczyska, bo badania archeologiczne przed już ładnych kilku lat wykazały, że to nie tam, te pozostałości archeologiczne. I z drugiej strony i w okresie nowożytnym i w XIX i XX wieku niejednokrotnie właśnie na terenie Góry Gradowej znajdowano i monety z X wieku, i urny z prochami, także prawdopodobnie, że tutaj było jakieś założenie, być może faktycznie ten drewniany gród. No jest dość prawdopodobne, ale oczywiście jako historyk, nie tylko ja, pewności nie mamy. Ale mogłoby to być wręcz założenie miejskie, grodowe, czy też raczej jakieś miejsce ofiarne, miejsce kultu? Nie. Mówimy, jeżeli już, to tylko wyłącznie o grodzie. Właśnie jakiegoś tutaj lokalnego władyki, grodzie strażniczym. Na pewno nie mówimy o mieście jako tym urbs, natomiast no, w sensie osady, tak? To są raczej dość jasne zdania, że ona była gdzie indziej, no, bliżej Stare Miasto czy Osiek. Natomiast mówimy o samym grodzie strażniczym, który być może był wymieniany w tych wszystkich źródłach. Tak, dokładnie, jeśli chodzi o takie podobieństwo, to bym tutaj porównał trochę do grodu w Sopocie albo Oksywiu, tak? Jeżeli ktoś chce sobie tak porównać, jak mógł wyglądać taki gródek właśnie na Górze Gradowej, to Sopot na przykład. Aha, rozumiem. A chciałbym wrócić na chwilkę do tej historii militarnej. Powiedzcie panowie, czy to założenie się w ogóle sprawdziło? Czy ono militarnie spełniło swoje założenia? Czy było w stanie Gdańsk obronić? A z drugiej strony, czy może było na tyle groźne, na tyle silne, że nawet odstraszało ewentualnych najeźdźców od tego, żeby od tej strony atakować? Dokładnie tak. Warto przypomnieć, że Góra Gradowa jako fortyfikacja tak naprawdę nigdy nie została zdobyta. Ona była najwyżej poddawana przez obrońców ze względu na to, jak rozwijała się sytuacja całego miasta, całej twierdzy. Oczywiście my zawsze musimy podać szerszy kontekst. To nie jest tak, że jedno dzieło obronne, jeden fort czy drugi, czy jakaś linia fortyfikacji działa w oderwaniu od tego, co się dzieje na całym zapleczu, ale no praktycznie od połowy XVII wieku do, no tak naprawdę do XIX wieku włącznie, kluczowym elementem obrony całego Gdańska od strony lądu to był właśnie ten zachodni pas umocnień, czyli właśnie linia umocnień, której wyznaczały te dwa największe punkty, to co było na Biskupiej Górce i na Gradowej Górze, z linią fortyfikacji Potoku Siedleckiego, z bramą na Nowych Ogrodach już nieistniejącą. To był ten kluczowy punkt, bo przypomnę, że Gdańsk, przecież to bogate, potężne emporium handlowe, ośrodek miejski w okresie nowożytnym pod władzą królów polskich, przynajmniej w teorii, był na tyle bogaty, że sobie ufundował z biegiem czasu, przede wszystkim w XVII wieku, linię nowożytnych, potężnych umocnień, który opasał cały Gdańsk. Część tych bastionów, przepraszam, do dzisiaj jest zachowana strony południowej nad Nową Motławą, nad Pływem Motławy. Możemy tam dzisiaj też spacerować, podziwiać te kilka bastionów, które przetrwały do naszych czasów. Gdańsk był bardzo silną twierdzą, a takim kolejnym bardzo kluczowym punktem obrony to była oczywiście twierdza Wisłoujścia, która strzegła miasta od strony ujścia Wisły. I te jakby trzy podstawowe elementy, nie wszystkie rzecz jasna, one stanowiły naprawdę jakość. I z tego też powodu
w trakcie tak zwanego potopu szwedzkiego. Szwedzi zdecydowali się tylko na blokadę tak naprawdę miasta, nie szturmowali, nie oblegali miasta. W roku 1764 to przecież właśnie tutaj o stoki Góry Gradowej rozbiły się ataki wojsk oblegających tutaj głównie oddziałów rosyjskich, a w latach 1807 oraz kilka lat później, czyli w latach 1813-14, także przede wszystkim podczas tego pierwszego oblężenia kluczowy element ataków od strony lądowej był właśnie, rozbijał się o Górę Gradowej, później o Biskupią Górkę, ale to zawsze te dwa wzniesienia, to co tutaj stacjonowało, to jakie tu były fortyfikacje, były kluczowym elementem obrony strony lądu twierdzy gdańskiej, czy jednym z dwóch kluczowych obok twierdzy Wisłoujście. I to też warto pamiętać, że tutaj rozgrywały się kluczowe sceny tych trzech wielkich oblężeń. To szczególnie warto nawiązać do 1734 roku, o czym Janku wspomniałeś. Jedna z największych bitew, która rozgrywała się w czasie tego oblężenia miasta, to był 9 maja 1734 roku. 8 tysięcy rosyjskich żołnierzy szturmowało nocą fortyfikację rejonu Góry Gradowej. Bitwa zakończyła się po paru godzinach. Straty rosyjskie według różnych źródeł od 1400 do 4000 rannych i zabitych. Straty gdańskie niecała setka. To też pokazuje, jak mocne były to fortyfikacje, jaką dawały osłonę obrońcom miasta i jak trudny orzech do zgryzienia stanowiły dla wojsk szturmujących. Nie słyszę, przepraszam. O, właśnie, teraz. Jest, już jest dobrze. Więc mówię o tym, że z tego, co mówicie, panowie, wynika, że fortyfikacje się sprawdziły, że pewnie choć kosztowały niemałe pieniądze, to też bogactwo Gdańska były w stanie bronić przez pokolenia, przez wieki. Ale właśnie, czy możemy coś powiedzieć o kosztach tego typu umocnień? Czy te kwestie gdzieś, czy z tymi kwestiami gdzieś żeście się zetknęli w toku swoich badań? Ja przyznam się szczerze, że tak naprawdę konkretnych wyliczeń nie znalazłem do tej pory, ale też po prawdzie niespecjalnie na nie do tej pory zwracam uwagę, bo mnie bardziej zawsze interesowała kwestia, bo to, że to były potężne prace i ziemne, angażujące szereg ludzi i potężne środki finansowe, to jest jasne. Czy mówimy o XVII wieku, czy o jakichś modernizacjach z XVIII, czy budowie już w XIX wieku. Ja mogę tylko powiedzieć w takim szerszym kontekście kwestię właśnie tej wielkiej przebudowy z lat 60., 70. XIX wieku, kiedy te fortyfikacje zyskały funkcję takiego, formę fortu, tego, który w dużej mierze dzisiaj jest zachowany, te obiekty właśnie. To była tak naprawdę, i to też warto o tym wspomnieć, ostatnia tak duża modernizacja umocnień w samym Gdańsku. W tym samym czasie także przebudowano nieco umocnienie na Biskupiej Górce. Mówię, a dlaczego? Ponieważ to jest pewien paradoks. W momencie, kiedy Góra Gradowa została zmodernizowana, zaledwie kilkanaście, 20 lat później zaczęto inwestować w Gdańsku. Przede wszystkim w umocnienia nadmorskie. To jest właśnie na terenie dzisiejszych Stogów, Westerplatte, Nowego Portu i Brzeźna. I to pokazuje, jak się zmieniła bardzo szybko, dynamicznie zmieniała się sytuacja. Gdańsk raz, że nie mógł sobie pozwolić na, czy państwo pruskie, przepraszam, bo fortyfikacje wtedy już były państwowe, a nie miejskie, nie mógł sobie pozwolić na jednoczesną modyfikację, rozbudowę zarówno tych umocnień blisko Śródmieścia, jak i przy Zatoce Gdańskiej. Z drugiej strony już tak naprawdę nie było sensu tego robienia, bo zmieniła się technika wojenna kolejny raz. Od strony lądu tak naprawdę prowincje zabezpieczały przede wszystkim potężna twierdza Toruń. I dzisiaj jak tam się udamy, to tam widzimy te słynne szereg fortów też do dzisiaj zachowanych. Natomiast inna sprawa, że też miasto się rozrastało. Miasto potrzebowało przestrzeni. I ten silnie rozwijający się Gdańsk pod koniec XIX wieku był duszony tym pasmem fortyfikacji. Stąd te pierwsze rozbiórki. Dzisiaj główna arteria komunikacyjna Gdańska, podwale
przepraszam, wały jagiellońskie, wały piastowskie, Błędnik, Hucisko, to przecież wszystko powstało w miejscu dawnej linii fortyfikacji, tych wewnętrznych. I one wtedy zaczęły być rozbierane, niwelowane. Miasto się rozrastało i już na przełomie XIX-XX wieku nie było sensu w sposób mocny inwestować tutaj. A proszę... Halo? Znowu nie słyszę. Jeśli chodzi o technikę, wojenną, która tak się zmieniała, to bo mówimy o dziełach inżynierskich, mówimy o budowlach, ale przecież te budowle musiały być napełnione sprzętem, czyli armatami, działami, jakimiś innymi machinami śmiertelnymi, a z drugiej strony musiały być napełnione także ludźmi. Ktoś się musiał tym opiekować, ktoś musiał mieszkać, gdzieś musieli ludzie jeść, musiały być pewnie jakieś toalety. No, generalnie rzecz biorąc, musiało to jakoś wszystko funkcjonować. Czy możecie powiedzieć troszkę o tej właśnie ludzkiej historii tego miejsca? To znaczy, na początku w XVII wieku, jak zbudowano fortyfikację, nie było tam stałych koszar. Wysyłano codziennie tylko patrole żołnierzy, którzy jako wartownicy pilnowali całych umocnień. Na rycinach z epoki z XVII-XVIII wieku widać nieduże budynki, prawdopodobnie wartownie, budki wartownicze, miejsca, gdzie ci żołnierze mogli na przykład odpocząć chwilę, więc nie było stałego garnizonu. Jeśli chodzi o wyposażenie w artylerię, źródła na rok 1807 wspominają o 36 działach różnego typu, które miały bronić fortyfikacji w czasie obrężenia 1807 roku. Dla 1734 znalazłem informację o ponad 40 działach różnego typu dla dzieła rogowego. To wszystko oczywiście zmieniło się właśnie w XIX wieku. Prawda, Janku? Zgadza się. No, ta wielka przebudowa przede wszystkim z połowy XIX wieku zmieniła cały kształt, ale także zmieniła służbę żołnierzy na tym terenie, bo powstały po pierwsze koszary, do dzisiaj zresztą istniejące, tak zwane koszary schronowe, które były przeznaczone mniej więcej dla jednej kompanii wojska, to jest trochę ponad 100 piechurów pruskich. Oczywiście powstały nowe stanowiska artyleryjskie ze słynną baterią moździerzy, które tam ulokowano nowe działa. Oczywiście także wyznaczono nowe miejsca dla artylerii, także fortecznej. Także to wszystko oczywiście miało miejsce. Służba, to tylko tak wspomnę, służba, tam zawsze jedna kompania stacjonowała do wybuchu I wojny światowej na tym terenie. Nie była łatwa na Górze Gradowej, ponieważ zachowały się wspomnienia, że te koszary schronowe, tam była dość duża wilgoć, obok były łazienki, te sanitariaty. Także w czasie pokoju wszystkim stacjonowano, jako budynki koszarowe przede wszystkim służyły drewniane baraki, które powstały na Majdanie, czyli na tym głównym placu Góry Gradowej. Po tych barakach dzisiaj już nie ma śladu. Niemniej jednak to faktycznie tam miało miejsce. Co więcej, na przełomie XIX-XX wieku pojawiła się jeszcze nowa kategoria stałych bywalców na Górze Gradowej. Ci z Państwa, którzy znają Gdańsk, doskonale kojarzą budynek przy ulicy 3 Maja. Taki charakterystyczny, duży, z czerwonej cegły. Dzisiaj to jest Urząd Pracy, między innymi. Natomiast pierwotnie one powstały jako koszary w latach 80. XIX wieku, a ponad dekadę później, pod koniec XIX wieku, został przebudowany i otwarto tam szkołę wojenną. Szkołę dla kadetów, którzy uczyli się, aby dostać patent oficerski. I nagle, na przełomie XIX i XX wieku, stoki Góry Gradowej zostały przekształcone w taki trochę teren rekreacyjny. Wytyczono ścieżki spacerowe, pojawiły się elementy, dzisiaj byśmy powiedzieli, małej architektury, krzesła, śmietniki, ławki. Na tej redicie napoleońskiej powstała żelibna altana wypoczynkowa, a w fosie teren do gry w tenisa, także teren do tor do gry w kręgle. I na tym terenie, siłą rzeczy tak częściowo zaadaptowanym na teren rekreacyjny, wypoczywali, ćwiczyli, spacerowali także ci kadeci, którzy uczyli się, aby zostać oficerem. Także był to teren, który już troszeczkę nie tylko był oczywiście nadal wojskowym
służącym do obrony, chociaż na tym znaczeniu już powoli tracił, ale także służył za taki rodzaj zaplecza dla tej szkoły wojennej. Powiedzmy w takim razie o tym dzisiejszym czasie, czy bliższym współczesności czasie Góry Gradowej. Jak oceniacie to, co tam się dzieje obecnie i jaką widzicie dalszą perspektywę? Mówiliśmy o tej perspektywie widokowej, ale chciałem was zapytać właśnie o to, co na Górze Gradowej, co w forcie się dzieje, jeśli chodzi o ten cały program, nazwijmy to edukacyjno-kulturalny. Jeśli chodzi o to, co w tej chwili, no, musimy poczekać na koniec epidemii, ale faktycznie oferta Hevelianum jest na tyle bogata, że jeżeli ktoś pójdzie rodzinnie na Górę Gradową i chce spędzić tam parę godzin, to lepiej niech zaplanuje całe popołudnie albo najpierw cały dzień. Bo jeżeli zwiedzi się wszystkie ekspozycje, których możemy poznać, nie tylko geografię, chemię, fizykę, historię, możemy też pójść do restauracji, zjeść obiad rodzinny, przespacerować się, de facto możemy spędzić cały dzień. Więc atrakcji jest coraz więcej. Są nowe ścieżki rozwoju wyznaczone, które faktycznie spowodują, że miejmy nadzieję, że za te kilkanaście lat będzie to jedno z ulubionych miejsc Gdańszczan. Ja myślę, że onym ulubionym to już jest, chociażby dla nas dwóch, Krzysztofie. To na pewno. Nie jesteśmy obiektywni, to powiedzmy sobie szczerze. Natomiast ja troszeczkę patrzę z innej perspektywy. To, co dzisiaj widzimy, które jest pewną kontynuacją pierwszych nieśmiałych początków pewnych starań, by ten teren faktycznie przywrócić miastu, które zaczęły się w latach 90., a w pełni zostały zrealizowane w 2008 roku, kiedy został otwarty pierwszy etap Hevelianum. To jest tak naprawdę trzecia próba, udana wreszcie, ale trzecia próba pewnego otwarcia tego terenu dla miasta, bo pierwsza to już jest po pierwszej wojnie światowej, Gdańsk został zdemilitaryzowany, a więc tutaj już nie mogło być wojska, nie mogło być utrzymanych fortyfikacji. I nagle te tereny po takim okresie przejściowym stały przyznane stronie gdańskiej. I proszę sobie wyobrazić dzisiaj, gdyby nagle się okazało, że władze gdańskie otrzymują łącznie kilkadziesiąt czy hektarów w różnych terenach miasta, świetnie położonych, skomunikowanych terenów, które są carte blanche, są do zagospodarowania. Na terenach powojskowych w całym Gdańsku właśnie ten boom inwestycyjny, praktycznie wszystkie stadiony i boiska sportowe, częściowo do dzisiaj utrzymane, powstały na terenach powojskowych. Na Dolnym Mieście Wybrzeża, tak, na Biskupiej Górce powstały, no dzisiaj już tam nie ma, stadion na Przytrałguta, przecież to też jest teren powojskowy zbudowany w latach 20. I te tereny powojskowe, w tym i Góra Gradowa, albo najczęściej były zamieniane właśnie na boiska, stadiony, bądź po prostu na tereny zielone, na tereny kreacyjne. I tak też stało się z Górą Gradową. Tutaj wyznaczono ścieżki, zaczęły się nasadzenia krzaków, drzew owocowych i to zaczęło być bardzo popularne. W 1935 roku założono tak zwany ogród różany, moim zdaniem najpiękniejsze miejsce na Górze Gradowej. Do dzisiaj zresztą, znaczy dzisiaj już odtworzone kilka lat temu, tam także znoszą klomby róż i widać świetną panoramę na miasto. Więc to był ten pierwszy moment. I wtedy też w okresie międzywojennym tutaj pojawiły się akademiki studenckie, korporacje studenckie z Politechniki Gdańskiej, ale także na marginesie początki Radia Gdańsk, czy Radia w Gdańsku, to także dotyczą Góry Gradowej, to tam powstały pierwsze radiostacje w historii miasta, właśnie na szczycie Góry Gradowej. Potem jest okres II wojny światowej, zamknięcie, potem po wojnie między innymi działała tutaj tak zwana zagłuszarka Radio Wolna Europa i to był ten okres, kiedy ponownie w sumie to Góra Gradowa się zamknęła i zaczęła podupadać. I taką drugą próbą otwarcia są lata 70., połowicznie udaną, kiedy powstała idea otwarcia tutaj Młodzieżowego Centrum Kultury. Otwarto kawiarnię, otwarto właśnie ten klub. Ale z powodu braku pieniędzy i środków ten pomysł tak naprawdę szybciej się skończył niż narodził. No i trzecia próba to jest ta od lat 90., której takim finalnym etapem jest dzisiaj Hevelianum. I już tak, żeby nie przedłużając, dla mnie największą wartością Hevelianum jest ta różnorodność. I to, że my jesteśmy tutaj w Gdańsku w stanie zaproponować turystom zwiedzającym zupełnie nową jakość, bo takich science center, tych centrów nauki, przypomnę, pierwszy otwarty w Kalifornii, bodajże chyba w latach 80.,
Dzisiaj jest dużo na świecie. No mamy ten słynny chociażby w Warszawie, tak, Kopernika. Ale one w lwiej przewadze są umieszczane w nowych budynkach, specjalnie do tego zbudowanych. A tutaj mamy zupełnie nową jakość. Śmiałą decyzję, która wcale nie była przecież taka oczywista, że oto te nowoczesne wystawy multimedialne, ciekawe, astronomia, fizyka, matematyka, geografia, biologia, ale też i historia, wkładamy w historyczne obiekty. To nie jest coś oczywistego, że nagle architektura zabytkowa XIX-wieczna oferuje w środku zupełnie tak, wydawałoby się diametralnie inne, inną ofertę, inne atrakcje. Ale to jest cały clue Hevelianum, jedno z wielu moim zdaniem. Pomysł bardzo rzeczywiście fajny, bardzo, bardzo ciekawy. Ja bym jeszcze tutaj, mówiąc o tych takich znakach widzialnych tego, co się na Górze Gradowej zmieniło, to co widać z dużej odległości, to powiedział o dwóch obiektach, czyli o Krzyżu Milenijnym. Część osób może nie do końca wie, że ten krzyż jest takim właśnie znakiem tysiąclecia Gdańska. Powstał właśnie z tej okazji, aby upamiętnić dzieło świętego Wojciecha, aby upamiętnić właśnie tą taką chrześcijańską historię pisaną miasta. A z drugiej strony maszt flagowy, na którym powiewa cały czas flaga biało-czerwona, a od czasu do czasu w dniach wielkich świąt flaga gdańska, czasami flaga europejska, albo tak jak ostatnio flaga kasztuska, co też wzbudziło duże zainteresowanie. Mam wrażenie, że te elementy też przyciągają do Hevelianum, też pokazują, że to nie jest miejsce takie, które sobie po prostu leży odłogiem, tylko jest to miejsce, w którym coś stale się dzieje. Ale chciałbym jeszcze na koniec, ponieważ zmierzamy już powoli do końca naszej rozmowy, chciałem zapytać jeszcze o samą książkę. Powiedzcie panowie, jak wyglądała praca nad książką, no i przede wszystkim, gdzie ją można będzie kupić? Książka, o której pan redaktor mówi, ona ukazała się tak naprawdę wczoraj, więc jest to naprawdę świeżynka. Jest to relatywnie nieduża książka, ale myślę, że będzie dla czytelników ciekawa i wartościowa. Przynajmniej mam taką nadzieję jako jej autor. Ona liczy niecałe 170 stron, a jej tytuł to Góra Gradowa. Krótka historia. Właśnie krótka, nie krótka, ale jej celem było tak naprawdę uaktualnienie tego, co my wiemy o tym terenie, bo tutaj Krzysztof potwierdzisz, badacze, pasjonaci mieli do dyspozycji do tej pory tak naprawdę dwa opracowania. Jedno przeszło 20-letnie, pod koniec XX wieku wydane, a drugie w 2006 roku przewodnik po Górze Gradowej. Problem polega na tym, że jakkolwiek cenne i wartościowe były to prace, one po prostu straciły już na aktualności, bo w tak zwanym międzyczasie powstał chociażby rozbudowa Hevelianum, maszt z flagą, tak, z okazji stulecia odzyskania niepodległości z listopada 2018 roku i szereg innych obiektów czy atrakcji, które powstały. Także ta praca, którą napisałem, którą wydało Hevelianum, to jest zresztą pierwsza publikacja wydana przez Hevelianum w nowej serii, która to jest otwarcie jakby tej serii. Z tego bardzo cieszę, że przyszło mi w udziale być tym pierwszym, który publikuje w tej serii cokolwiek. Miałoby to bardzo popularne okowa. Mam nadzieję, że lekka w odbiorze praca, która porządkuje, wyjaśnia też trudne terminy z terminologii fortecznej, pokazuje ciekawostki na temat Góry Gradowej. No ja tą historią zajmuję się już ładny kawałek czasu. To jest taka moja miłość, że tak powiem, która nigdy nie rdzewieje. Zawodowo pracuję przecież gdzie indziej, ale związany z tą Górą Gradową, podobnie jak Krzysztof, prawda? Jesteśmy już od tych ładnych kilkunastu lat i jest ona nam bliska sercu. Dokładnie.
I to jest dokładnie, myślę, że dużą wartością jest też ikonografia. Tam postarałem się, aby razem ze sztabem właśnie wspaniałych ludzi w Hevelianu, aby ukazało się także szereg naprawdę wyjątkowych ilustracji, zdjęć i planów. I myślę, że chociażby tylko dla nich warto tą pracę nabyć, a można ją nabyć kontaktując się z Hevelianum, wejść na stronę tej jednostki i tam znaleźć podstawowe informacje. No póki co sprzedaż będzie korespondencyjna. Link do Hevelianum znajdziecie Państwo także u nas na gdańsk.pl i zachęcam wszystkich do tego, żeby się bliżej zapoznać z historią Góry Gradowej, żeby obejrzeć piękne zdjęcia, ilustracje, które zostały w tej książce zgromadzone. No ale przede wszystkim zachęcam do tego, żeby kiedy oczywiście minie już czas obostrzeń, a mam nadzieję, że to się stanie nie tak późno, nie będziemy musieli aż tak długo na to czekać, to zachęcam wszystkich, żebyśmy na Górę Gradową i na fort, nie na forty, tylko na fort, czy do fortu chodzili jak najczęściej. Dziękuję bardzo serdecznie panom, dziękuję państwu i zapraszam do naszych rozmów, do naszych wywiadów. Dziękuję. Dziękuję.